80% osób żyjących w związkach uważa, że życie w parze generuje oszczędności. Z drugiej strony tylko 19% singli określa swoją sytuację finansową jako złą. Ponadto podkreślają swoją niezależność finansową oraz brak potrzeby chodzenia na kompromis. Jest w tym dużo racji, bo według badań aż 59% związków kłóci się czasem o pieniądze. Weronika, a ty jak sądzisz? Co jest bardziej korzystne finansowo? Bycie singlem czy może w związku? Pewnie zależy dla kogo, kto ile zarabia i kto za co płaci. No właśnie, badania pokazują, że im większe różnice w zarobkach między osobami w związku, tym większy udział w kosztach osoby lepiej zarabiającej. W naszej analizie przyjmiemy, że obie osoby zarabiają podobnie i kosztami dzielą się na pół. Co nie znaczy, że nie postawicie czasem drinka. 1000 zł w mniejszych miastach wojewódzkich, 1500 do 2000 zł w Warszawie. Tyle trzeba zapłacić za wynajem kawalerki. Dla jednej osoby może być to koszt 60% miesięcznych przychodów. Jednak znacznie maleje, kiedy zdecydujemy się zamieszkać razem. Koszt wynajmu takiej kawalerki to 1500 zł miesięcznie, a oszczędności wynajmowania we dwoje to 750 zł miesięcznie na jedną osobę, czyli w skali roku 9000. 1-0 dla par. 2-0, bo do oszczędności trzeba doliczyć zmniejszenie wydatków związanych z prowadzeniem domu. I chociaż jako single nie używamy lokówki czy suszarki, albo trymera do brody, to i tak koszty za ogrzewanie, kablówkę, internet, telewizję czy prąd wyniosą nas mniej niż kiedy mieszkaliśmy sami. W skali roku single na wszystkie opłaty poza wynajmem wydadzą średnio 1200-1600 zł więcej niż osoby w związku, bo po prostu nie mają się z kim tymi opłatami podzielić. Oglądałaś odcinek Dla Pieniędzy, co tańsze jedzenie w domu czy jedzenie na mieście? Nawet 2 razy. Załóżmy, że jednego dnia jemy na mieście, drugiego sami przygotowujemy jedzenie w domu. W tym wypadku osoba w związku wyda miesięcznie około 200-300 zł mniej od singla. W skali roku oszczędność rzędu 2400-3600 zł. I to nawet pomimo tego, że osoby w związkach więcej jedzą. Według najnowszych badań ludzie w związkach są o 5 kg ciężsi od singli. To, że single są szczuplejsi od swoich znajomych w związkach, wynika również z tego, że częściej wychodzą na miasto i korzystają z rozrywek. Poza tym muszą regularnie dbać o swoje sylwetki, ponieważ są w wiecznym trybie poszukiwania, jako że nie mają stałego partnera czy partnerki. Jak pokazują badania, w Polsce nadal obowiązuje tradycyjny model rodziny, w którym to mężczyzna zaprasza kobietę na randkę. Dlatego wydatki facetów w związkach są porównywalne z wydatkami singli, pomimo tego, że związkowicze o wiele rzadziej wychodzą na miasto. Ale za to częściej zapraszają swoją kobietę do kina czy restauracji, a jak zapraszają, to płacą, jak nakazuje zwyczaj. Według raportu Ile kosztuje miłość w Polsce, hobby, wygląd i rozrywka to największe kategorie wydatków, które ukrywają przed sobą osoby w związkach. 25% kobiet ukrywa przed partnerami swoje wydatki na ubrania. Podobna ilość kobiet, 21%, ukrywa też wydatki ponoszone na kosmetyki i zabiegi kosmetyczne. Wśród mężczyzn 24% ukrywa wydatki związane z hobby, 20% z rozrywką, a 14% z utrzymaniem samochodu. We dwójkę jest też taniej podróżować, ponieważ jednoosobowe pokoje w hotelach są zazwyczaj najdroższe. W czasy z zakwaterowaniem w jednoosobowym pokoju w 4-gwiazdkowym hotelu na greckiej wyspie Kos są około 1500 do 2000 zł droższe niż koszt w przeliczeniu na jedną osobę, kiedy jedziemy we dwójkę. No i znowu nie opłaca się być singlem. Mówiłam ci, jak nie dla mnie, to zrób to chociaż dla pieniędzy. Przeprosiny, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, walentynki, imieniny, urodziny – to wszystko okazje, o których osoby w związkach muszą pamiętać i które słono kosztują. Przecież nie warto żałować pieniędzy na osobę, którą się kocha. Roczny koszt wszystkich prezentów zależy oczywiście od fantazji. W naszym wariancie wyniósł on 2500 zł. Single te 2500 zł mogą oczywiście wydać na siebie. Podsumujmy, co się bardziej opłaca? Zdecydowanie życie w związku. Single za podobny standard życia muszą zapłacić od 11 do 14 tysięcy złotych więcej w skali roku. No, w przypadku pary są to oszczędności nawet 30 tysięcy złotych rocznie. Sporo. Można sobie za to coś fajnego kupić, na przykład samochód. Opłaca się być w związku, kiedy mieszkamy razem. To właśnie wspólne mieszkanie generuje największe oszczędności. Jeśli nie mieszkamy razem, bardziej opłaca się być singlem. Trzeba też pamiętać, że single czas zainwestowany w budowanie związku mogą zainwestować w budowanie biznesu albo w zdobywanie jakichś umiejętności i są pewni, że te umiejętności od nich nie odejdą. Ja tam wierna jestem. Niestety nie mnie. Wyślij ten film komuś, kto Ci się podoba. Niech wie, że mieszkanie razem się opłaca.